Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i dzisiaj mówimy o Triple Pentago. Pentago jest to gra logiczna, w której chodzi o to, żeby ułożyć pięć pentagon, pięć kulek w linii. A Triple Pentago, co brzmi trochę dziwnie, to nie jest gra, w której możemy trzy razy po pięciu ułożyć, tylko gra, w której mamy trzy kolory kulek i pozwala grać dla dwóch do czterech graczy. Gry logiczne zazwyczaj są dwuosobowe i już tutaj mamy możliwość grania do czterech graczy. Zobaczcie, jak się w Triple Pentago gra, a później powiem wam, jaka jest moja ocena. Tak wygląda Pentago Triple. Mamy bardzo fajne opakowanie, czy bardzo fajną taką planszę z pokrywką, kulki i karty. I teraz wykładamy obok stołu, czy obok naszej planszy do gry, tyle kart, ilu jest graczy minus jeden. A więc teraz gramy w trzech graczy, mamy dwie karty. W swoim ruchu gracz bierze kulkę, kładzie gdziekolwiek i obraca dowolny z czterech kwadratów o 90 stopni w dowolną stronę. Kolejny gracz robi to samo i obraca dowolny kwadrat. Gracze w ten sposób wykładają kulki i obracają kwadraty. I teraz, jeśli gracz doprowadzi do sytuacji, w której gdzieś powstanie układ jeden z tych tutaj przedstawionych, czyli na przykład teraz jest mój ruch i dołożyłem tę kulkę i powstał ten układ po skosie. Ten układ może powstać w dowolnym kierunku, w pionie, w poziomie lub po skosie. Jeżeli do tego doprowadzę, to gracz przede mną odpada. Więc ja tą kartę wyrzucamy i gracz, który jakby pozwolił mi na stworzenie tego układu, odpada z gry. No i teraz już jesteśmy tylko we dwójkę i gramy, aż ktoś wyeliminuje drugiego gracza. Więc grając w dwóch graczy wyciągamy tylko jedną kartę, grając w czterech graczy wyciągamy trzy karty. I tak to mniej więcej wygląda. Tych kart tutaj jest sporo, więc tych układów też jest sporo. Cała gra wygląda dokładnie tak. I tyle. Proste, bardzo proste. Zacznę od tego, że powiem, że lubię grę Pentago. A więc przychodząc do tej gry, liczyłem na kontynuację czegoś, co lubię. Pentago jest bardzo fajnym pomysłem na planszę ruchomą, czyli obserwowanie nie tylko układu, jaki jest, ale obserwowanie zmian, jakie mogą zajść na dwóch płaszczyznach, czyli pojawi się kulka i zmieni się układ planszy. To jest super. To jest super w grach logicznych, kiedy zmuszają one nas do obserwacji na więcej niż jednej płaszczyźnie. Oczywiście to zależy, z kim gramy i to zależy, jak intensywnej gry logicznej szukamy. I myślę, że Pentago nie jest skrajnie intensywna, ale wciąż daje nam kombinowanie, główkowanie na, no tak jak mówię, dwóch poziomach. Triple Pentago jest moim zdaniem średnie. Szczególnie w porównaniu do tego, jakie fajne jest zwykłe Pentago. Wynika to z tego, że w tej grze nie tyle gramy tworząc coś, co czekamy na błąd przeciwnika. W grze dwuosobowej mamy delikatny element planowania i próbowania wpuszczenia przeciwnika w pułapkę. Czyli tworzę takie układy, żeby mój przeciwnik, jak poruszy coś, w nieodpowiedni sposób, to pozwoli mi stworzyć linię i wygrać. I to się dzieje w grze dwuosobowej. W grze 3-4 osobowej, kiedy po moim ruchu będą jeszcze 2 lub 3, to ja w ogóle nie planuję, tylko staram się przeżyć. Problemem są też troszeczkę karty. Nie wszystkie te układy są ciekawe. Zdarza się sytuacja, że po prostu mamy tylko układy dotyczące dwóch kolorów i nie obchodzą nas inne kulki i po prostu ignorujemy jedną z kulek i nagle nie robi się triple pentago, tylko double pentago. Także gra nie jest zła sama w sobie, ale w porównaniu do tego, co oferuje pentago samo w sobie, to triple pentago dla mnie jest średnie. Dostaje ode mnie 2 na 5 i polecam tą grę sprawdzić tylko tym, którzy mają dużą potrzebę gry logicznej dla 2 do 4 graczy. Eksperymenty pod tytułem gra logiczna dla 2 do 4 graczy zazwyczaj nie wychodzą. Zazwyczaj są jakieś warianty, gdzie jest 2 na 2, albo jest jakiś problem właśnie taki, który Pentago niby rozwiązuje. Tak? Czyli gra polega na tym, że jak ktoś przede mną popełnił błąd, to on odpada, ok. To jest spoko, ale wciąż niestety w tą grę nie gra się jakoś bardzo przyjemnie. Triple Pentago dostaje ode mnie 2 na 5. Średnia gra, nie odrzucajcie jej, sprawdźcie ją przy najbliższej okazji gdzieś
gdzieś, jak jakiś znajomy będzie miał, albo macie okazję podejść i pograć, nie wiem, w lokalnym sklepie z planszówkami, albo może na jakimś konwencie czy spotkaniu, spróbujcie Anush Tribal Pentago trafi do waszych serc. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Gdy klikniesz ikonkę na środku, to zasubskrybujesz mój kanał na YouTubie, do czego Cię bardzo zachęcam. Po lewej stronie widzisz ikonkę i link do ostatniego filmiku, a po prawej stronie link do mini cywilizacji w sklepie Ułukiego. Proste, bardzo proste.